komputer. Panie Leszku, dzieciaki korzystają przede wszystkim ze smartfonów w celu dostępu do internetu i grania w gry w tej chwili. Czyli to, że my mamy pod kontrolą komputer, to jest już w tej chwili sprawa drugorzędna. Pierwszorzędna to jest, czy małe dziecko dostaje do ręki smartfon, tablet. Przede wszystkim smartfon. A druga rzecz, zaraz mi przyszło do głowy, mam do Państwa i do Pani takie pytanie. Czy Fryderyk Chopin, wychowany w dzisiejszych czasach ze smartfonem, byłby Fryderykiem Chopinem? Odpowiem Wam, że nie, ponieważ on był dzieckiem genialnym, świetnie rysował, po prostu przepięknie, tak, malował, on był wszechstronnie uzdolniony. I to jest to, o czym nasz radiosłuchacz mówił, że dzieci po prostu, kiedy pozwolimy im na pełny rozwój, taki psychofizyczny, przede wszystkim też motoryki, tak, czyli rysowania, czytania, poznawania świata, to będziemy mieć genialne dzieci. A niestety smartfony powodują, że ten rozwój naszych dzieci jest bardzo utrudniony. Ograniczają. Tak. Ograniczają rozwój. Bardzo proszę, Radio Maria. Dzień dobry. Znaczy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kogo witamy? Ja, Małgorzata Siedlec. Ja już mam może duże dzieci, ale chciałam błagać, nie prosić, tylko błagać. Na podstawie doświadczeń, nie oddzielajcie rodziców od władzy nad nastolatkami. Bo może to był w pewnym momencie taki trend. Ja rozumiem, że pani są psychologami, to jest program nauczania na tych wyższych uczelniach, ale to jest wielki błąd. Ja jestem pewna, że z czasem od tego się odejdzie w nauczaniu, bo to się nie sprawdza. Pani Małgorzata, bo chyba się nie rozumiemy. Sekundkę. Czy pani słuchała dzisiejszej audycji? Tak. Zostawia się władzę nastolatkowi nad sobą, a odbiera się rodzicowi i to się tragicznie... Ale właśnie o niczym takim nie mówiłyśmy. Właśnie mówimy, że dzieci, które wiedzą, jak korzystać z internetu i z komputera, to są te, które świetnie dogadują się ze swoimi rodzicami, czyli rodzicami, którzy wyznaczają granice, mówią kiedy i w jaki sposób korzystamy z komputera, ze smartfonu, jakie informacje są nam przydatne. Przede wszystkim rodzice, my mówimy tylko o tym, że nie możemy my jako rodzice powiedzieć, że technologia poszła tak do przodu i ja się w tym nie orientuję. Nic nas nie zwalnia z tego, żebyśmy przestali być rodzicami. Jasne, jako rodzice musimy po prostu pani nie też uważnie się chyba słuchała tej audycji. Bardzo może prosimy. To chodziło o kwestię tego, że wydzieliliśmy osobno część portalu dla rodziców, żeby rodzice mogli swobodnie zadawać pytania. No tak, ale to ze zrozumieniem trzeba też odbierać słowa tutaj przekazywane przez nasze radio. Mamy kolejnego, tak, radiosłuchacza? Bardzo proszę, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja tylko takie dwa slogany. Ale pierwsze proszę, hasło. Ale proszę nam się przedstawić, jeśli Paweł. Mówię. Pan Paweł, witamy. Tak. Pierwsze hasło to nadmiar informacji powoduje dezinformację. I drugie hasełko, nie trzeba być głupim, żeby zostać ogłupionym. Szczęść Boże, amen. Bardzo dobre hasło. Bardzo dobre hasło. To na to drugie mam taką ciekawostkę z ubiegłego tygodnia. Słuchałam audycji radiowej i do studia została zaproszona pani stylistka, która zajmuje się kreacją gwiazd. No nazwijmy to wprost celebrytów. Nie lubię tego słowa, ale ono funkcjonuje. I była mowa o tym, jak to super jest nosić takie, Państwo na pewno kojarzą, podarte spodnie. I to jest właśnie reguła autorytetu, gdzie autorytet, który kreuje wizerunek gwiazd, czyli wszystkie młode dziewczyny są zapatrzone w te piosenkarki czy aktorki, mówi o tym, że to jest świetnie chodzić w podartych spodniach. I teraz proszę posłuchać argumentu, który został użyty. Ponieważ te dziury w spodniach, to one można pokazać najatrakcyjniejszą część naszego ciała. Także to jest to, co pan Paweł powiedział. Nie trzeba być głupim, żeby zostać ogłupionym. Aha. I mamy jeszcze kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Dzień dobry, pozdrawiam. Piotr Grudziądza. Jestem nauczycielem od 18 lat. Może dzień dobry, panie Piotrze, witamy. Może trochę nie do końca z tematem, ale mam takie pytanie, bo to związane ze szkołą. I mój kolega, no jest byłym księdzem i biskup toruński nie pozwala mu uczyć religii. Dlaczego tak się dzieje, że skoro on na zachodzie
można uczyć religii w Niemczech, w Belgii i tak dalej, a tutaj nie mogą uczyć. Dlaczego to jest? Ja wiem, że to nie jest zgodne z tym tematem, który pani prowadzą, ale trochę chciałem poruszyć ten temat na forum. On jest trochę rozgoryczony. Dlaczego? Dlatego, że władzę w diecezji ma biskup. I tu jest odpowiedź. I on jest osobą upoważnioną do udzielenia tej odpowiedzi. I ja bym z tą kwestią w ogóle nie dyskutowała. Tak. I kolejny radio słuchacz, tak? Na antenie. Bardzo proszę, Radio Maria. Szczęść Boże, Antoni z Warszawy. Szczęść Boże, Panie Antoni. Sami Panowie teraz, miło nam bardzo. Przepraszam trochę. Chciałem zapytać, bo tutaj Panie trochę tak przedstawiacie ten świat marketingu, trochę tak jakby od strony złej, mam takie wrażenie, a właśnie akurat w mojej rodzinie no, żona pracuje w marketingu, i stara się robić to, co robi no jak najlepiej. Chodzimy do kościoła, jesteśmy wierzącymi katolikami. No i właśnie chciałbym jakby zrozumieć, jak to jest od tej strony. Czy no właśnie, czy jest tu jakiś dobro, bo tak trochę się przeraziłem, że no ona stara się pracować dobrze, a tu nagle się okazuje, że to, co robi, może być manipulacją. Może być, natomiast... To, panie Antoni, to uspokoję od razu. To znaczy, my przedstawiamy te ciemne strony marketingu. To znaczy, mówimy o tym marketingu, który jest ukryty, który jest manipulacją, którego dzieci i młodzież na przykład są zupełnie nieświadomi. I z tym rodzajem marketingu jako nieetycznym my będziemy walczyć. Natomiast moment, w którym mamy reklamę, która jest po prostu ładnie, dobrze skonstruowana, i zawiera te informacje, które są zgodne z prawdą i które też dzieci są świadome, na przykład, że to jest reklama. I mogą też wyrobić sobie opinię na temat, czy rodzice, czy same dzieci, wyrobić sobie opinię na temat danego produktu, ponieważ ważne informacje są rzeczywiście dostępne. To jest zupełnie inna bajka. Marketing da się robić w sposób etyczny. To jest tak, jak słynna dyskusja dotycząca gier komputerowych, tak? Są gry, które są destrukcyjne i które notabene wciągają w uzależnienie, ale są też gry o bardzo wysokim poziomie edukacji, tak? I które można polecić, na przykład takie dotyczące, zazwyczaj one dotyczą historii, tak? Także ja myślę, że ten temat dzisiejszy o podatności naszej młodzieży na wpływy to jest tylko jakby taki zalążek tego, co panie mogłyby tutaj jeszcze, z czym mogłybyście się podzielić, podać pewnie wiele takich barwnych przykładów, ale jednocześnie no, pokazać, jak to działa, tak? Mogłybyśmy po prostu rozszerzyć tę audycję. Ja zapraszam może jakiś na taki cykl kolejnych spotkań, gdzie te zagadnienia będą bardziej pogłębione. No, na przykład marketing skierowany do dzieci małych to jest rzeczywiście temat na osobną audycję. I widać też zainteresowanie naszych radiosłuchaczy, bo to nas dotyka na co dzień, tak? Tym żyjemy z tym problemem, no ale też musimy mieć świadomość, jak się przed tym bronić, tak? No tak, a ten marketing skierowany dla nastolatków, czyli gimnazjalistów i szkół średnich, to on ma tę niebezpieczność jeszcze, że kreuje postawy i sposób funkcjonowania, więc to są naprawdę temat morze, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. I myślę, że na koniec podkreślimy, że Pytam Edu.pl jest skierowane do młodzieży, tam są specjalnie przygotowane dla nich materiały, też przede wszystkim edukacyjne, a Wychowanie Pytam Edu.pl to jest miejsce, w którym my odpowiadamy na Państwa pytania, które kierujecie do nas drogą mailową, ponieważ one wielokrotnie się powtarzają jak gdyby w tematyce i może jeden rodzic po prostu pomóc drugiemu. Dziękuję bardzo serdecznie za podjęcie tego tematu i dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
to porady pedagoga i psychologa. Minuta po godzinie 11. Tu Radio Maryja. Sędziowie Trybunału zmienili się w sędziowską partię polityczną, dlatego trzeba było zareagować, powiedziała poseł PiS-u Krystyna Pawłowicz z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Poseł odniosła się do prac nad projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego autorstwa posłów PiS-u. Późnym wieczorem, po 9 godzinach posiedzenia, obrady w tej sprawie zakończyła Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Komisja zdecydowała, że zarekomenduje Izbie projekt z poprawkami. Jawność sędziów będzie w Trybunale. Poseł Krystyna Pawłowicz zaznacza, że to rozwiązanie jest konieczne, ponieważ sędziowie się zbuntowali. Oni nie chcą sądzić, zmienili się, można powiedzieć, w sędziowską partię polityczną, sędziowsko-trybunalską, który przewodzi pan Rzepiński, i po prostu my, reagując na kolejne ich działania, jednocześnie wyciągając wnioski na przyszłość, postanowiliśmy uregulować właśnie w ustawie o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego swoisty kodeks pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, określając ogólnie procedurę ich wyboru, określając moment, do którego nawiązuje się stosunek służbowy z pracy w Trybunale Konstytucyjnym, obowiązki, postępowanie dyscyplinarne, status sędziów Trybunału Konstytucyjnego, status sędziów stanie spoczynku. PO i Nowoczesna chciały wykreślenia wielu zapisów projektu. Będą one ponowione jako wnioski mniejszości na forum Izby. Wcześniej po burzliwej dyskusji odrzucono wnioski opozycji, m.in. o odrzuceniu projektu. Projekt trafił do Sejmu pod koniec września. Został opracowany na podstawie zaleceń zespołu ekspertów, powołanego przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie na początku października. 21 zamiast 7 dni na odwołanie się od zwolnienia z pracy. To propozycja zmiany w kodeksie pracy, jaką przedstawił zespół do spraw prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Pomysłodawcą tego rozwiązania jest NSZZ Solidarność. Nowe regulacje pozwolą na pozbycie się pozostałości niektórych przepisów wypracowanych jeszcze w czasach komunizmu, zaznacza Sławomir Adamczyk, zespołu do spraw prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, reprezentujący Solidarność. Ta regulacja prawna dotycząca tego, że pracownik ma tylko 7 dni zgodnie z obowiązującym prawem na odwołanie się do sądu pracy zwolnienia, to pochodzi jeszcze z czasów stalinowskich. Teraz żyjemy w zupełnie innych realiach i chodzi o to, aby rzeczywiście dać pracownikowi odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się, na przemyślenie i wystąpienie do sądu, jeżeli uzna to za stosowne. W tej propozycji to nie jest tylko kwestia wydłużenia tego okresu na wystąpienie do sądu, a też jest wprowadzony taki mechanizm wewnętrznej mediacji w zakładzie pracy, czyli pracodawca będzie mógł wykorzystać instrument całkowicie nieoficjalnej, nieformalnej, ale jednak mediacji w celu dojścia z pracownikiem do porozumienia, zanim ten zdecyduje się na drogę sądową. Propozycje wewnętrznych mediacji wypracowano w porozumieniu z pracodawcami. Rada Dialogu Społecznego zajmie się proponowanymi zmianami na środowym posiedzeniu plenarnym, na którym będzie obecny również prezydent Andrzej Duda. Propozycje zmian w kodeksie pracy to pierwsza inicjatywa legislacyjna Rady Dialogu Społecznego. 6 górników zostało lekko rannych w wyniku wstrząsów należących do KGHM zakładach górniczych Rudna. Przedstawiciele firmy poinformowali, że do silnego, samoistnego wstrząsu doszło o 2 w nocy. W rejonie zagrożenia było 6 górników, którzy sami wyszli na powierzchnię. Mężczyźni odnieśli lekkie obrażenia i przebywają w szpitalach na obserwacji. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wydobycie w oddziale kopalni Rudna, w którym doszło do wstrząsu, zostało wstrzymane. Polscy europarlamentarzyści promują projekt tzw. Bramy Północnej. W Brukseli polscy europosłowie spotykają się dziś z ministrem Piotrem Naimskim, pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Następnie w Parlamencie Europejskim odbędzie się wysłuchanie publiczne pod tytułem Brama Północna – konkurencyjne nowe źródło gazu ziemnego dla Europy,
które dotyczyć będzie polskiej oferty dywersyfikacji gazu dla Europy Środkowo-Wschodniej. Wezmą w nią m.in. udział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw Unii Energetycznej oraz przedstawiciele polskich, norweskich i duńskich firm. Europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski podkreśla, że spotkanie w Brukseli jest częścią ofensywy dyplomatycznej, która ma spopularyzować projekt Bramy Północnej. To jest część polskiej ofensywy dyplomatycznej, aby nasz projekt Bramy Północnej, czymś bardziej znanym w Europie, żeby jakby zmobilizować też poparcie dla tego projektu, wydarzenie ma na celu pokazanie tego projektu. No myślę, że odegra jakąś tam rolę w tym wszystkim, żeby po pierwsze projekt spopularyzować, pokazać, na czym on polega. My też nie ukrywamy, że w jakimś sensie jest to projekt konkurencyjny wobec Nord Stream 2, który jest antyeuropejski, który jest wbrew wszystkim interesom oczywiście krajów też Europy Środkowo-Wschodniej, ale też Unii Europejskiej. Na tak zwaną Bramę Północną składają się istniejące terminal LNG w Świnoujściu oraz planowany korytarz norweski. Jak podkreślał przed kilkoma dniami minister Piotr Naimski, polskiemu rządowi zależy na poszukiwaniu innych źródeł gazu niż rosyjski. Dodał, że import LNG oraz gaz z szelfu norweskiego są istotą polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. W kraju zachmurzenie duże, miejscami słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali i będzie spadało. To były wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pięść Kremla. W Rosji powstanie nowe ministerstwo o kompetencjach szerszych niż sowieckie KGB. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ma zostać utworzone na bazie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Czym polecą VIP-y? Dwie oferty wpłynęły na przetarg na nowe samoloty dla VIP-ów. Szczegóły w naszym dzienniku. Z cyklu Bliżej ludzi, droga przez biurokrację. Jak trudno lokatorom mieszkań komunalnych walczyć o swoje prawa, wstrząsająca historia pana Henryka z Piły. Wielka pokuta Polonii. Wielka pokuta na Jasnej Górze zainspirowała Polonię za granicą. Polonia amerykańska również zgromadzi się na nabożeństwie pokutnym. Dwie korony. Dlaczego Maryja pokazała siostrze Łucji swe serce okolone cierniami? W naszym dzienniku nowy cykl fatimski ojca doktora Stanisława Przepierskiego. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat 12 kroków ku pełni życia. Naszym gościem będzie ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski. Początek audycji o godzinie 21.30. Serdecznie zapraszamy. 10 minut po godzinie 11.00. Zapraszamy na czas spotkania w rodzinie Radia Maryja. Będziemy przedstawiać komunikaty, informacje o tym, co dzieje się w naszej rodzinie. Szczególnie będziemy informować się o tych miejscach, skąd organizujecie Państwo wyjazd na 25. rocznicę powstania Radia Maryja. To świętowanie będzie miało miejsce 3 grudnia tego roku w Toruniu. Jest już wiele miejscowości, miast, z których organizowane są wyjazdy. Niektóre miejscowości już dzwonią, niektórzy Państwo dzwonicie i mówicie, że macie już komplet, dlatego no też gratulujemy takiego zorganizowania, ale zapraszamy, zachęcamy wszystkich do tego, by mobilizować się, by przybywać. A teraz w tym tygodniu w sposób szczególny zapraszamy na odpust ku czci świętego Jana Pawła II. To przygotowanie do odpustu rozpoczęliśmy już w ubiegłą niedzielę, 16 października. I każdego dnia te uroczystości odpustowe coraz bardziej się przybliżają, coraz mocniej akcentujemy pewne grupy, pewne sprawy, pewne istotne zagadnienia
Dlatego zapraszamy, zachęcamy do tego, by przybywać do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II właśnie w tych dniach, kiedy są organizowane, kiedy jest organizowane przygotowanie do odpustu, tak zwane dni ze świętym Janem Pawłem II, dziś o godzinie 12. Eucharystia, w sposób szczególny zapraszamy wdowy i wdowców, a o godzinie 18, pół godziny wcześniej nabożeństwo do świętego Jana Pawła II, a o 18 msza święta w intencji diecezji toruńskiej pod przewodnictwem pasterza tej diecezji, jego ekscelencji księdza biskupa Andrzeja Suskiego. Na dobry początek tego naszego spotkania w rodzinie Radia Maryja koncert jesienny na dwa świerszcze. Były też wyższe porażki naszych klubów z Realem, wspominał Stefan Szczepłek. W Lublinie pewnie pamiętają, że w 1995 roku Real grał towarzyski mecz z Motorem Lublin w Szwajcarii. Po prostu były obydwie drużyny na jakimś tam zgrupowaniu i tam Real z Raulem z Samorano wygrał 7-0. No i tak sobie myślę, że no, ten wynik nie może się powtórzyć, a z drugiej strony no, co ja mam powiedzieć, skoro po dwóch meczach Legia ma 0 punktów i 0-8 w bramkach. Mecz Real-Legia dziś o 20:45. Serena Williams, która poinformowała wczoraj, że nie zagra w kończącym sezon turnieju tenisowym w Singapurze, tłumaczy swoją rezygnację kontuzją barku. Rok temu Amerykanka także nie brała udziału w turnieju Masters. Komentarze amerykańskich mediów po decyzji tenisistki zebrał Jan Pachlowski. Dziennikarz największej sportowej stacji w Stanach Zjednoczonych ESPN podkreśla, że kontuzja ramienia, na którą powołuje się Williams, jest bliżej nieokreślona. Wiadomo, że na bóle w tej części ciała tenisistka skarżyła się jeszcze podczas US Open. Nie do końca wiadomo jednak, jak dolegliwość ta jest poważna. Fani Amerykanki są nieprzyjemnie zaskoczeni takim obrotem wydarzeń, zaznacza ESPN. Na korcie ponownie zobaczymy ją dopiero w przyszłym roku. Tutejsze media zastanawiają się, czy nie jesteśmy właśnie świadkami początku końca kariery sportowej Serena Williams. Już drugi rok z rzędu opuszcza ona ostatnie 3,5 miesiąca tenisowego sezonu. Jak to wpłynie na jej formę? Pyta retorycznie prasa w USA. Nie brakuje również złośliwości. Wytyka się tenisistce, że z jej zdrowiem wcale nie jest tak źle, skoro w ostatnich tygodniach publicznie pokazuje się na pokazie mody w Mediolanie czy na spotkaniach z gwiazdami muzyki, takimi jak Beyoncé czy Taylor Swift. Z Miami, Jan Pachlowski. Turniej tenisowy WTA Finals odbędzie się w dniach 23-30 października w Singapurze. Prognoza pogody. Dziś pochmurno i deszczowo, temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do nawet 14 na południowym zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W Lidlu wielkie promocje. W każdy poniedziałek, wtorek i środę rusza Wielka Piątka, czyli aż 5 produktów w supercenach. I tak, schab wieprzowy bez kości w plastrach rzeźnik 4,89 za 360 gramów. Polędwica sopocka w plastrach Peacock 2,29 za 100 gramów. Sok pomarańczowy Solevita 2,49 za 1 litr. Półka Grahamka 29 groszy. Ser Edam w kawałku Bluedino 2,69 za 250 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok.
To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Irigasin pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko irigasin. Wyrób medyczny irigasin. Od razu lepiej dla zatok. To była reklama. 17 minut po godzinie 11. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. W naszym studiu pan Michał Wróblewski. Fakt. Dzień dobry. Dzień dobry. No i przed nami komentarz do najważniejszych wydarzeń, ale wcześniej bardzo ważna informacja. O godzinie 11.30 powinna się rozpocząć konferencja prasowa, którą zapowiedziała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. W tej konferencji prasowej weźmie udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Najprawdopodobniej pojawią się także Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki, reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości. No i z tego, co powiedziała pani rzecznik, konferencja będzie dotyczyć tematu, którym żyje wielu ludzi. Dodała jeszcze, że mam nadzieję, że to, co powie Jarosław Kaczyński, spełni oczekiwania w zakresie rozwiązania problemu, przed którym stoimy. O czym będzie konferencja? O tym przekonamy się, tak jak wspomniałem, około godziny 11.30. Tę konferencję będziemy dla państwa oczywiście na antenie Polskiego Radia 24 transmitować. I teraz możemy już w takim razie przystąpić do komentowania rzeczy, które za nami, które się wydarzyły. I na początek wiadomość sprzed dosłownie kilku minut. Decyzja Unii Europejskiej w sprawie porozumienia CETA została przełożona. Nie ma zielonego światła dla podpisania przez europejskich liderów umowy handlowej z Kanadą. Ministrowie do spraw handlu 28 unijnych krajów nie porozumieli się w tej sprawie. Ma ona zostać rozstrzygnięta na rozpoczynającym się pojutrze dwudniowym szczycie w Brukseli. No, dosyć nieoczekiwany obrót przybiera historia podpisywania umowy z Kanadą. To znaczy, ja myślę, że tak już pod kątem politycznym bardziej niż prawnym tę sprawę roztrząsającą, mam wrażenie, że odkładanie tej dyskusji czy decyzji jakichś konkretnych zadziała na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, bo no tutaj dyskusja na temat CETA, tak naprawdę ten problem zjednoczył opozycję przeciwko PiS de facto. Ale przypomnę, że bardzo wybiórczo zjednoczył, ponieważ tak naprawdę to PSL i Kukiz 15 występują przeciwko CETA. Nowoczesna Platforma głosowały wspólnie z PiS-em za CETA. No właśnie, więc tu są o tyle ciekawe rzeczy, że jakby problem nie powstał dzisiaj, tylko przed kilku laty, kiedy wspólny rząd tworzyły Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, więc... Teraz podzielone. Tak, no właśnie, więc ja nie sądzę, żeby ówczesny rząd tą sprawą się nie zajmował, więc tutaj jestem zaskoczony tym takim dużym podziałem, można powiedzieć. No, Polskie Stronnictwo Ludowe ewidentnie, zresztą politycy Kukiz 15 również chcą się wybić na dyskusji na ten temat i to jest temat przez nich najbardziej podnoszony. Natomiast no, sprawa jest o tyle skomplikowana, że znaczy bardzo ciekawą wypowiedzią była wypowiedź sprzed kilku dni dla jednej ze stacji informacyjnych Jana Krzysztofa Bieleckiego, który wprost przyznał, że no można się temu dziwić albo nie, ale wprost przyznał, że tak naprawdę nikt z polityków tej umowy w całości nie przeczytał, tych ponad 1000 stron, więc... No, 1600 stron podobno w sumie. Tak, więc tutaj już sama ta wypowiedź jakby świadczy o tym, że to jest niebywale abstrakcyjny temat. Muszę naprawdę wziąć się zwłaszcza za jednego polityka. Jeżeli wierzyć jego słowom, oczywiście, pan poseł Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, tak, że jako jedyny rzeczywiście zmierzył się z tą materią i 1600 stron wszystkich porozumień, klauzul, dodatków, wszystko to przeczytał, przebrnął do samego końca. No, trzeba mu wierzyć na słowo. Zostawmy w takim razie CETA, czekamy do czwartku na to, jakie będą decyzje, czy rzeczywiście dojdzie do podpisania tego porozumienia, czy znowu usłyszymy o jakimś przesunięciu w czasie. No teraz kolejne bardzo ciekawe doniesienie. Tak naprawdę szczegóły być może poznamy dopiero jutro, ponieważ szczegóły mają się pojawić jutro w Gazecie Polskiej. No ale rąbka tajemnicy już uchylono. Jest nagranie rozmowy ze spotkania Donalda Tuska z Władimirem Putinem w nocy 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. O tym poinformował szef MON-u Antoni Macierewicz. No i jego zdaniem Putin przedstawia wtedy przebieg katastrofy sprzeczny z późniejszym raportem MAP i późniejszym raportem Polskiej Komisji Jerzego Müllera.
Pierwsza rzecz, jaka się nasuwa na myśl, no jest to kolejny element z naprawdę wielu, mnóstwa elementów tak naprawdę gry rosyjskiej na podział w Polsce, na mieszanie tak naprawdę faktów, manipulacje i tak dalej. Manipulacje.